U jednego z moich przyjaciół, który zmarł na lotnisku w Mikołajewsku, latem zdiagnozowano przepuklinę pachwinową w naszym szpitalu w Teodozji. Opowiedział, jak już leżał na stole operacyjnym w znieczuleniu miejscowym i zdał sobie sprawę, że został już rozcięty. Słyszał, jak lekarze szepczą, że nie ma przepukliny. Są tysiące takich historii, ale nie da się dojść do prawdy i ukarać winnych. Tak układa się system współdziałania służb. I wymiaru sprawiedliwości. Zwykli kontrahenci często nie posiadają wystarczającej wiedzy prawniczej, a prokuratura wojskowa nie udziela pomocy, jeśli ich zdaniem w tej chwili nie przydarzyło im się coś ciekawszego. Kontynuując temat, jestem generalnie przeciwny kobietom w armii rosyjskiej. Albo niech służą zarówno w armii izraelskiej, jak i amerykańskiej to jest na równi z mężczyznami albo w ogóle nie są tam potrzebne tylko w naszym wojsku Kobiety w zdecydowanej większości służą jako ozdoby, nie licząc odosobnionych przypadków ratowników medycznych, czasem naprawdę próbujących komuś jakoś pomóc, pomimo niewielkich uprawnień. Jeśli będziemy kontynuować temat medycyny wojskowej armii rosyjskiej, to wystarczy porównać apteczkę żołnierza rosyjskiego i amerykańskiego, często spotykaną obecnie w siłach zbrojnych Ukrainy. W naszej bywa opaska uciskowa, bandaż i promidol. Ale jak pokazuje praktyka, nie każdy na pierwszej linii w ogóle to ma, a patrząc na apteczkę Amerykanina, to od razu ma to wszystko bez doświadczenia i nie jestem w stanie tego pojąć. Najlepszą paralelą byłoby porównanie z Iguli i Mercedesa, ale nam zabroniono rozpowszechniać informacje o swojej służbie, bo inaczej wszyscy nagle dowiedzieliby się o tych problemach. Łatwiej to ukryć niż naprawić. Podczas gdy kierowca zawiózł mnie na drugi koniec miasta, na oddział okulistyczny paliłem i starałem się przestać denerwować. Dowiedziałem się od kierowcy, że w tym nowym szpitalu nikt nie jest długo trzymany, i wszyscy są rozłożeni do innych szpitali i senatoriów w różnych miastach. Zwracając uwagę na teczkę przekazaną kierowcy przez panią Major, poprosiłem go, aby zobaczył, co w niej jest. Otwierając, zobaczyłem formularz świadectwa, w którym była lista moich problemów zdrowotnych mnóstwo wskaźników, które w rzeczywistości nie dotyczyły mnie. Było dużo arkuszy, a na nich wszystko na temat mojego zdrowia. Napisano, że podczas specjalnej operacji na Ukrainie Ziemia dostała mi się do oczu. Skarżę się na ból pleców i nóg. Być może z powodu niekończącej się papierkowej roboty i dużego obciążenia pracą lekarze nie są w stanie zwracać większej uwagi na leczenie, bo jak inaczej to wyjaśnić? U dołu odręczny napis jasnozielonym markerem zachowuje się agresywnie. Łamie dyscyplinę wojskową. To wszystko, co musisz wiedzieć o wojsku. Jeśli nie jesteś wystarczająco sprytny przed wyższymi oficerami, nie udajesz głupiego i nie zgadzasz się na wszystko, to zostaniesz napiętnowany, a zgodna z prawem dyscyplina wojskowa wobec ciebie jest praktycznie niemożliwa. Z tego powodu niektórzy tracą cierpliwość wobec okazywania takiej niesprawiedliwości i po prostu wchodzą w otwarte konflikty z dowództwem, co od razu stawia krzyżyk na karierze. Podróż po nocnym Sewastopolu się skończyła i wjeżdżamy na terytorium szpitala wojskowego. Jest to ogromny terytorium, ale budynki są dalekie od pierwszej świeżości. To spuścizna naszych przodków z ZSRR, jak prawie wszystko, co nas otacza z innego wielkiego kraju z przeszłości. Znowu zostałem przyciągnięty przez rejestry i wysłany na oddział okulistyczny. Była już godzina około 21. .00. Organ tego działu nie jest taki sam, ale grzechem było myśleć, że ci, którzy wrócili z frontu, będą dobrze traktowani. Ten szpital wygląda jak czołg z armaty. Przy wejściu spotyka mnie starsza pielęgniarka, daje mi stare kapcie różnych rozmiarów i umieszcza mnie na oddziale z młodym poborowym, zabiera mnie do okulisty, który ponownie mnie bada i przypisuje leczenie. Śpię, jem, oglądam wiadomości z Ukrainy w holu w telewizji, aby zebrać wszystkie dostępne informacje. I komunikować się z chłopakami w palarni. Prawie cały wydział zajmują ranni, z odłamkami, oparzeniami i kontuzjami oczu. Oglądając wiadomości w telewizji, nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie ma tam prawdy. Prawie nie poświęca się czasu wojnie, i nie widzę tu żadnego obiektywizmu. Oto dwa przypadki warte wysłuchania. Już pierwszego dnia chętnie usiadłem przed ekranem telewizora, spodziewając się usłyszeć Prawdziwych wiadomości z frontu. Ale widziałem tylko lanie wody i reportaże, które kręcono nie wiadomo gdzie. Mam dysonans w stosunku do tego, co widziałem, a co pokazują wiadomości. Stojąc tam na froncie na pozycjach pod ostrzałem, miałem wrażenie, że wszelkimi możliwymi sposobami musimy się trzymać rozkazu ani kroku w tył. A nasz głód, choroby, brak snu i straty nie są ważne. W wiadomościach mówią, że straty są minimalne, a cały kraj zaopatruje nas bez końca we wszystko, czego dusza zapragnie. Prezenter zaczyna opowiadać krótką wiadomość o tym, że na krążowniku Moskwa wybuch pożar, który został skutecznie ugaszony i krążownik został gdzieś odholowany. To jest mój statek, nie ma już Moskwy, powiedział facet obok, mający też coś z oczami po eksplozji. I dowiadują się od niego, że Moskwa, będąca dumą i okrętem flagowym floty czarnomorskiej, była 40 kilometrów od Odessy, skąd wystrzeliły w nią trzy pociski, z których dwa uderzyły w kadłub. Statek zaczął się palić, załoga została ewakuowana, ale nie wszyscy. Kolejny tydzień ukrywano utratę statku, ale teraz wszyscy wiedzą o tej stracie, wstydzie i smutku. Nie sądzę, aby Piotr I i Uszakow byli dumni ze stanu obecnej floty. Po jego opowieści wszystko wróciło na swoje miejsce, i przypomniałem sobie, że telewizji nie można ufać. Na sali leżał ze mną młody poborowy, chudy i przygarbiony chłopczyk. Z rozmowy dowiedziałem się, że też był na wojnie. Gdy wyjeżdżał, mówiono mu, że nie będzie musiał nic robić, że jest sygnalistą. Ich jednostka była jednostką artylerii, już pierwszego dnia wojny udali się do Chersonia. Gdzie na moście przed Dnieprem zderzyli się z siłami zbrojnymi Ukrainy. Było to gdzieś w tym samym miejscu, gdzie była część naszego pułku wraz z 11 Dywizją Powietrzno-Desantową. Gdy przeszli przez most i zobaczyli ukraińskie grady, zrozumieli, że przybyli na linię frontu. Zawrócili wzdłuż szosy, aby rozmieścić chałbice do bitwy. Było już ciemno i jak wszyscy inni nie mieli działającej łączności. A pojazdy miały słabo widoczne litery Z. W tej ciemności kolumna została ostrzelana. 200-300 innych uciekło w panice, a wśród nich ten facet z kilkoma towarzyszami i nazajutrz wyszli do nas. O ile wiem, widziałem tę kolumnę rano, a poborowy mówił mi to samo: kolumna została ostrzelana przez ich własnych żołnierzy. Wydaje się, że korupcja i chaos w wojsku kosztują zbyt wiele umrzeć w ten sposób pierwszego dnia walki z ręki przyjaciela, kto będzie odpowiedzialny za te życia i rannych. Przecież winnym ich śmierci nie był profesjonalizm armii ukraińskiej, ale bałagan w naszym. Po tygodniu leczenia moje oczy znów stały się białe i otworzyły się. Lekarz pozwolił mi założyć soczewki i znów zacząłem dobrze widzieć, w tym nędzny stan oddziału, w którym leżałem. Gdzie była jedna toaleta na 40 osób. Pacjenci nie byli tam przytrzymywani, bo nowych nie brakowało. Codziennie przybywali kolejni. Zanim zostałem wypisany, trafiłem na oddział urazowy, ponieważ skarżyłem się na ból pleców i nóg. Bolesne było wstawanie z łóżka, wchodzenie po schodach i chodzenie. Na oddziale urazowym wesoły i rumiany grubas, prawdopodobnie też major, wysłuchał moich skarg i wysłał mnie na prześwietlenie. Zrobiwszy mi prześwietlenie kości nuki kręgosłupa, radośnie powiedzieli, że kości były nienaruszone. A jeśli ból nie ustąpił, to mam się udać do szpitala. Nieprzyjemnie było widzieć tak lekceważącą postawę lekarza, który jest opłacany przez państwo z moich pieniędzy. Ale sam nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, a perspektywa wolności machała za bramą punktu kontrolnego. Naprawdę chciałem po tym wszystkim wieść normalne ludzkie życie. W domowym komforcie z piciem i pysznym jedzeniem, po prostu chodzić po mieście i patrzeć na ludzi. Ze szpitala wojskowego w Sewastopolu wszyscy, którzy przybyli z Ukrainy, są wysyłani do wojska jednostki piechoty morskiej znajdującej się na drugim końcu miasta. Wszyscy byli z różnych miast: Czerkiewska, Włogogradu, Rostowa, Nalczyka, Uan-Ude, i wszyscy chcieli jak najszybciej wrócić do domu. Jeden gość z Wołgogradu, na mundurze były jeszcze ślady przyjaciel wróg, lewa ręka i prawa noga z białym bandażem, był kierowcą BM-3. I jego samochód spłonął, a załoga zginęła. On sam przeżył, strasznie się jąkał, powiedział jedno słowo od 5 do 10 sekund że chcą go wysłać do szpitala psychiatrycznego, ale walczył, napisał odmowę udzielenia pomocy medycznej i wraca do domu. Po dotarciu do jednostki Korpusu Piechoty Morskiej zabrano nas do jednego z baraków, który był przeznaczony dla tych, którzy zostali wypisani ze szpitala. Nie zazdroszczę tej jednostce. Sto osób, które wróciły z wojny, którzy zęby zjedli na wojennym doświadczeniu i poczuciu szalonego szczęścia z tego, że przeżyły i wróciły do cywilizacji. Ktoś się bardzo jąka, dwie inne osoby mają problemy z utratą pamięci, Dużo ludzi tam pije i traci pieniądze, które zarobiło, chodząc do prostytutek w nocy. Wolałem wyjechać tego samego dnia, ponieważ zrozumiałem, że taka zabawa w towarzystwie towarzyszy broni, ludzi, którzy przeżyli to samo co ty, którzy rozumieją cię teraz lepiej niż ci najbliżsi, może się bardzo przyciągać. A przecież nie otrzymałem 3 milionów rubli, tak jak wielu innych. Na moim koncie za dwa miesiące operacji specjalnej miałem 215 tysięcy. W tym momencie pomyślałem o tym, że nasi bezużyteczni dla społeczeństwa zastępcy, których ludzie nawet nie znają, otrzymują 500 tysięcy miesięcznie, nie ryzykując zdrowia i życia dla dobra Rosji, a normalny programista zarobi takie pieniądze w miesiąc. Taka jest obecna rzeczywistość. Nawiasem mówiąc, te 3 miliony rubli nazywamy Putinami. Zgodnie z dekretem o przejmowaniu obrażeń, strząsów mózgu, okaleczeń i ran. Przez uczestników operacji specjalnej na Ukrainie. A i tak przestają płacić, wybierając ofiary w dziwny sposób. Na przykład, jednemu fragment nie wszedł wystarczająco głęboko w ciało i nic nie dostał. Za to komuś zapłacono za złamany palec w pierwszych dniach wojny. Na przykład, jestem w Rosji od dwóch miesięcy, ale z jakiegoś powodu nadal otrzymuję 120 miesięcznie, a ktoś w ogóle nie dostał ani grosza, bo był wymieniony w garnizonie. I żadne skargi w obwodzie moskiewskim nie rozwiązały tego problemu. Tym dekretem tylko zwiększyli korupcję i niezadowolenie w wojsku. Nie chcę nawet mówić o tych, którzy celowo strzelili sobie w stopę, bo jeśli jego zarobki wynoszą tyle, co moje, to na 3 miliony musi pracować 100 miesięcy. To jest wielka pokusa. Generalnie wolałem wydostać się z tego miejsca jak najszybciej, bez wystawiania dokumentów podróży. Po przebyciu do jednostki prawie od razu dostałem dwa tygodnie urlopu. W ciągu ostatniego roku nie wziąłem urlopu weterana i poszli na rękę, pod warunkiem, że po wakacjach wrócę, aby ratować okupowaną przez hitlerowców Ukrainę. Czas teraz wyjaśnić, co myślę o wojnie. Jak prawie każdy rozsądny wojskowy, mam do wojny negatywny stosunek. Generalnie nie rozumiem, po co nam wojna z Ukrainą. Nie widzę co najmniej jednego istotnego powodu, a tym bardziej byłem przeciw aneksji Krymu oraz sytuacji z Ługańską i Doniecką Republiką Ludową, zwłaszcza, że Ukraińcy są Rosjanom najbliżsi. Dla mnie to nic innego jak wojna domowa. Mój pradziadek, po którym nazywam się Paweł, był pięścią z Ukrainy. Przeszedł przez pierwszą wojnę światową, która, nawiasem mówiąc, przyniosła tylko śmierć i cierpienie dla naszego kraju gdzie został zagazowany przez Niemców a po powrocie do domu został wywłaszczony i zesłany na syberię od tego czasu przez 100 lat władza się nie zmieniała i teraz jego prawnuk paweł czyli ja zostaje wysłany do ojczyzny pradziadka aby również na darmo zostawić swoje zdrowie car potem przywódca potem sekretarz teraz prezydent Moim zdaniem byłoby słusznie, gdyby Putin i Zyłański wyjaśnili sobie sprawy jeden na jeden. A dziesiątki tysięcy Ukraińców, rosyjskich wojskowych i cywilnych, dalej by żyło. Setki tysięcy nie straciłyby zdrowia, a miliony zostałyby w domach. Ale zabroniono mi mówić takie rzeczy. Nie mam do tego żadnych praw, więc tego nie zaoferuję, więc nikt nigdy czegoś takiego nie zobaczy. W końcu kim ja jestem? Zwykły spadochroniarz. Wydano rozkaz, a siły powietrzne powiedziały Tak. W końcu armia jest zbudowana na jedności dowodzenia. I spójrzcie, to prawda, bo jak ktoś naprawdę zaatakuje nasz kraj, a armia zacznie myśleć, czy to prawda, czy nie, czy rozkazy są dobre, czy złe, to może to być kosztowne dla Rosji. Nasze miasta mogą zacząć bombardować i zdobywać, a nasi krewni i przyjaciele będą cierpieć, dopóki każdy żołnierz nie zrozumie, że to polecenie było słuszne. Dla mnie osobiście odmowa przekroczenia granicy Ukrainy 24 lutego to byłby wstyd i hańba, ponieważ nie miałem wtedy informacji i nie znałem strategii oraz środowiska wojskowego i politycznego. Wszystkie te informacje musi posiadać wielu wujków na górze, bo to są rządy, a nasz został obdarzony niemal nieograniczoną władzą, żeby zwiększyć lub przynajmniej zachować dobrobyt, potęgę i wielkość naszego kraju. Jeśli zapomnieli, to lud obdarzył ich tą mocą i siła armii rosyjskiej jest w ich rękach. Nie po to, by niszczyć ludzi, ale w celu ochrony naszego kraju. Aby horror inwazji tatarsko-mongolskiej, spalenie Moskwy przez Napoleona czy zniszczenie Stalingradu przez Hitlera nie powtórzyły się. Ale zapominając lub ignorując to, Rosja zamienia się w czwartą rzeszę. Kto jest winny? W rzeczywistości obserwują niekończący się upadek Rosji na dno świata. Jako osoba wychowana w rodzinie wojskowej, mój ojciec służył w tej samej co ja 56 dywizji powietrzno-desantowej, całe życie obserwuje upadek sił powietrznych. Mój ojciec był członkiem sił pokojowych ONZ w Jugosławii z Federacji Rosyjskiej, był w pierwszej i drugiej kompanii czeczeńskiej. Całe swoje zdrowie i życie oddał, będąc patriotą Federacji Rosyjskiej. Szczerze wierzył w dobre intencje. Podczas drugiej kampanii w Czeczenii. Był z jedną nerką przeszedł przez obie czeczeńskie wojny. W 2017 roku zmarł na raka. Moja ostatnia rozmowa z nim była taka, że nie żałował. Miał wtedy 52 lata. Odwiozłem go z domu w Włogogradzie do szpitala onkologicznego w Kamaszynie. Odległość z Włogogradu do Kamaszyna to 200 km. To był początek sierpnia. Miesiąc wcześniej usunięto mu pęcherz. Jak wspomniałem powyżej, od 99 roku ma jedną nerkę, a mimo to nadal służył w siłach powietrznych, brał udział w działaniach wojennych i jednocześnie na przykład podciągał się 30 razy. Zdiagnozowano u niego raka dwa miesiące wcześniej. Pamiętam, że cały dzień spędziłem w kolejkach, w zaduchu. Pamiętam mojego ojca, kilka miesięcy wcześniej był silnym, wysportowanym mężczyzną jak siedzi wychudzony, bez jednej nerki i pęcherza, przed komisją lekarską liczącą około siedmiu osób. Na czele tej komisji stała kobieta około 35 lat, która niegrzecznie zadawała mu pytania, a on patrząc na nią chory nie rozumiał o co ona pyta. Podnosiła na niego głos coraz bardziej, a ja zacząłem wrzeszczeć na nich wszystkich. Nie rozumiem jak można tak komunikować się z chorymi ludźmi. Nie rozumiem, dlaczego nasz kraj jest tak niesprawiedliwy. Ludzie oddają swoje zdrowie i życie za to, a szacunek dla nich sprowadza się tylko do propagandowej paplaniny na kanałach federalnych. Nie rozumiem, jak zgniłe jest nasze społeczeństwo, że lekarze pozwalają sobie zachowywać się tak w stosunku do pacjentów. Po nakrzyczeniu na nich wyszedłem i skierowałem się do ordynatora. Pamiętam, że wleciałem do jej gabinetu i powiedziałem jej, że mój ojciec jest wojskowym emerytem i weteranem. I że jeśli sprawa nie zostanie załatwiona, to zostawię go tutaj i pójdę do dziennikarzy, FSB, prokuratury, policji, gdziekolwiek. Może się to wydawać dziwne, ale pani doktor kazała mu zrobić wszystko za darmo. Albo naprawdę było jej żal, albo się przestraszyła, albo jeszcze w tym systemie byli ludzie z duszą. Odwożąc więc ojca po kilku dniach w tym szpitalu, rozmawiałem z nim przez 200 km drogi. Ten człowiek był prawdziwym patriotą, spadochroniarzem tej starej sowieckiej gwardii, której niestety już nie ma. Kiedyś odmówił emigracji do Niemiec, moja prababka była Niemką i również została zesłana na Syberię, wierząc w Rosję i jej rząd i uważając się tylko za Rosjanina. Nawet pomimo tego, że będąc 52-letnim emerytem wojskowym, odmówiono mu pomocy medycyny wojskowej i musiał być leczony za opłatą w szpitalach cywilnych a był teraz dosłownie inwalidą i nie obchodził nikogo poza swoją rodziną i kilkoma starymi przyjaciółmi. Miał tylko nędzną emeryturę, a gdy potrzebował leczenia, państwo po prostu o nim zapomniało. Rozmawiałem z nim o polityce, o czeczeńskich wojnach, korupcji i upadku wojska. Zapytałem, czy żałuje, że oddał wojsku swoje zdrowie, a w zamian nawet go nie leczą. W odpowiedzi zaprotestował, że nie wszystko jest takie złe że wszystko wokół jest coraz lepsze i będzie tylko lepiej. Nasza armia idzie w dobrym kierunku, a prezydent robi wszystko dobrze. Z tego powodu pokłóciliśmy się i milczeliśmy przez ostatnie pół godziny podróży. Zabrałem go do domu i zostawiłem z siostrą i matką, po czym wsiadłem do samochodu i wyjechałem. A trzy tygodnie później wróciłem, aby go pochować. Państwo podarowało mu darmowy nagrobek, miejsce na cmentarzu, i pozdrowienie ekipy pogrzebowej. Muszę opowiedzieć trochę o sobie. Od 2007 do 2010 roku, po przeszkoleniu sierżanta jednostek OWGO, wyjechałem na kontrakt do Czeczenii. Byłem bardzo zainteresowany zobaczeniem prawdziwej służby. Mimo, że mój ojciec kiedyś zaproponował, abym wstąpił do wojska, instytut zaczął odradzać mi wyjazdu do Czeczenii. Postanowiłem, że wszystko zrobię sam. Mój genialny plan polegał na służbie w wojsku i wstąpieniu do Instytutu Wojskowego poza konkursem. Pomimo tego, że nie wszystko było wtedy idealne, teraz, 12 lat później, rozumiem, że wtedy służba tam była znacznie poważniejsza. Postanowiwszy, że oszukam system, zrezygnowałem na pół roku przed końcem umowy. Miałem już świadectwo weterana, które dawało mi prawo wstępu na uczelnię wojskową, a moja służba wojskowa się skończyła. Rok później. Przygotowywałem się do przyjęcia, zdawałem zlecenia i przygotowywałem dokumenty. Ukończyłem szkołę w 2005 roku. Wtedy nie było ujednoliconego egzaminu państwowego, ale teraz jest to obowiązkowe dla wszystkich. Poszedłem do Instytutu Wojskowego w Saratowie, ale jak się okazuje, mój egzamin tam nie dotarł i odmówiono mi wstępu. Kręcąc się tam w poszukiwaniu sprawiedliwości, chodząc do prokuratury i nie znajdując żadnego wyjścia, Przysięgłem, że nigdy więcej nie będę miał nic wspólnego z tym systemem i niesprawiedliwym państwem. Aplikowałem zaocznie jako nauczyciel historii, bo wydawało mi się, że trzeba mieć wyższe wykształcenie. Nie wiadomo dlaczego. Wszyscy tak mówią, więc jest to konieczne. Wkrótce potem połączyłem swoje życie z końmi. Początkowo byłem luzakiem, potem hodowcą koni. Studiowałem w różnych miejscach i w miarę zdobywanego doświadczenia, zostałem grumerem. Instruktorem jazdy konnej, kierownikiem stadniny, a w końcu ponownie zbliżyłem się do państwa, stając się czołowym specjalistą od zwierząt gospodarskich w znanym już miratorgu. Początkowo bardzo się z tego cieszyłem. Rozwijałem się swoją pracą, firma rozwijała się dzięki państwowemu budżetowi. Pracowało tam około 300 amerykańskich i australijskich kowbojów, którzy dzielili się bezcennym doświadczeniem. Cała firma kupuje sprzęt, żywiec, konie i technologię z Zachodu za niewyobrażalne pieniądze. Wszystko wydaje się fajne, ale w 2017 roku nasz kraj w odpowiedzi na sankcje łamie kontrakty ze wszystkimi Amerykanami z firmy Miratorg. Po zerwaniu relacji w tak bezpardonowy sposób zarząd wyznaczył zadanie substytucji importu, absolutnie nie zagłębiając się w fakt, że zachodni sprzęt nie jest produkowany w Rosji, a konie rasy Quarter Horse nie są hodowane. W Rosji było wiele pięknych koni, które odziedziczyliśmy po ZSRR, które zaczęły znikać w ciągu ostatnich 30 lat, ale nie ma ras koni nadających się do tej pracy pod względem jakości. Ale nie, zadanie zostało postawione. Próbowałem znaleźć sklepy rymarskie, które mogą wyprodukować taki sprzęt i byłem przerażony, że w Rosji nie ma produkcji nawet tak prostej rzeczy, jak wędzidło, czyli zwykły kawałek żelaza wkładany do końskiego pyska, aby go kontrolować. Próbowałem zbierać konie na Kaukazie, na co firma przeznaczyła bardzo mały budżet. Przy tej niższej cenie trzeba było wybrać, znaleźć i targować ją, aby sprowadzić młode i zdrowe konie. W gospodarstwach robotnicy byli bardzo niezadowoleni z braku koni i sprzętu. Przez co nie mogli wykonywać swojej pracy. Jadąc do nowo otwartych ferm, Widziałem konie i krowy w fatalnym stanie. Robotnicy wyrażali niezadowolenie ze stanu rzeczy, fermy otwierano pojedynczo na prośbę i plan zarządu, ale nikogo to nie obchodziło, jak wszystko tam szło. Najważniejszy był plan i raportowanie. Musiałem kontrolować i uspokajać ludzi wszelkimi sposobami. Plan musi zostać zrealizowany, nieważny, czy tego chcesz, czy nie, ludzie to tylko narzędzia i nic więcej. Wszyscy w firmie wiedzieli, że tak naprawdę to wszystko należy do Miedwiediewa. Jego żona jest w zarządzie, a bracia rządzą firmą. Firma stała się wirtualnym monopolistą okupującym obwód briański, oriolski, kałuski, smoleński i kaliningradzki. Komunikując się z osobami na wysokich stanowiskach w firmie, musiałem nieraz słyszeć, że w firmę wpompowano tyle pieniędzy, że nie ma ona okresu zwrotu żyje z budżetu na dotacje. W 2018 roku pojawiła się nowa niespodzianka. W związku z sankcjami zaczynają się nowe ograniczenia w firmie. Wszyscy czołowi specjaliści są pozbawieni rekompensat za wynajmowane mieszkania. Kichają na umowy o pracę. Ktoś próbuje bronić praw, ktoś pozywa. W końcu postanawiam to rzucić. Nie zapłacili mi tyle, ile obiecali, gdy dostałem pracę. A w końcu pozbawili mnie też środków na wynajem domu. Zacząłem szukać prób wyjazdu za granicę. Pojawiła się możliwość wyjazdu do Niemiec, do Bawarii, by dalej pracować przy koniach. Pamiętam moje podekscytowanie z powodu tego, że po raz pierwszy wyjeżdżam za granicę. Tyle o tym słyszałem, ale informacje były bardzo sprzeczne. Ktoś mówił entuzjastycznie, a inny powiedział, że wszystko tam było okropne i nie ma tam nic do roboty. Ale trzeba to zobaczyć samemu i wyciągnąć własne wnioski. W efekcie byłem nieskończenie zaskoczony porządkiem, urodą, wesołymi ludźmi, faktem, że jest dużo emerytów cieszących się życiem, że konie w Bawarii są prawie na każdym kroku, nie są tam towarem luksusowym i wielu Niemców dobrze wie, jak sobie z nimi radzić. Szczerze, chciałem tam zostać, ale nie znalazłem na to legalnych sposobów i oczywiście nie znalazłem na to pieniędzy. Po pewnym czasie Będąc już w Rosji, stanowczo postanowiłem wyjechać. Miałem poczucie, że nie jestem potrzebny w mojej ojczyźnie. Do emigracji z zawodu nadawały się Australia i Kanada. Nauczyłem się języka i przygotowywałem do tego. Ale potem przyszedł 2019 rok. Cały świat zaczął się od siebie zamykać i musiałem zaakceptować tę rzeczywistość. Bezskutecznie włóczyłem się i dorabiałem zajmując się końmi, w różnych miejscach. A pensja w tym czasie spadała. Na początku 2021 roku postanowiłem wrócić do wojska. Lata mijają, a w wieku 33 lat nadal nie miałem własnego mieszkania. Postanowiłem, że powinny to być siły powietrzne i był to pułk, w którym dorastałem. 56. powietrzno-desantowa w Kamaszynie, mimo że minister obrony Szojgu postanowił go rozwiązać i przenieść do Teodozji. Zdecydowałem, że jeśli wrócić do wojska, to tylko tam, gdzie dorastałem. Po trudnościach z uzyskaniem kontraktu otrzymałem rozkaz przyjścia do jednostki.